Hej, będzie krótki filmik z pozdrowieniami. Zasadniczo planowałem go wrzucić bliżej Sylwestra, ale w cyklu o przedłużaniu płotnika stwierdziłem, że już nie będę przedłużał odkrycia, jak wygląda motocykl z płotnikiem, bo by się, przypuszczam, za dużo osób wkurzyło. Więc nagrywam ten filmik w piękny styczniowy dzień. Jest pół stopnia, śnieg pada. Całkiem przyjemnie się dalej jeździ i pozdrawiam wszystkich, którzy dalej tutaj jeszcze tkwią na moim nudnym kanale. Chcę życzyć wszystkim szczęśliwego, udanego nowego roku, żeby było zdrowo, żeby była zawsze szerokość, żeby było bez głupich niespodzianek, wypadków i awarii motocykli. A w przypadku osób, które są tutaj z powodu mrówek czy rybek, to żadnych zgonów zwierzątek, żadnych ucieczek mrówek nieprzewidzianych. Ja w tej chwili walczę właśnie z poważną ucieczką mrówek z formikarią w pokoju moich chłopaków. Natomiast jeżeli chodzi o rybki, no to niedługo będzie filmik, pewnie jak wymieniam wkład w filtrze hamburskim, bo się gąbka zawaliła. Zawsze coś, biednemu zawsze wiatr w oczy. W każdym razie jeszcze dla braci motocyklowej porada. Jak macie plan kupić kask przed zimą, z uwagi na to, że stary jest kompletnie zniszczony i w nim pinlock już wyleciał, to kupcie, bo potem jeżdżenie przez całą zimę wygląda tak, że trzeba ryjkiem robić coś takiego. Tylko po to, żeby nie mieć non-stop szyby zaparowanej. A dwa, jeżeli akumulator ma 5-6 lat i w wakacje się wydaje, że dalej chodzi ok, to warto się zastanowić nad tym, czy jednak go nie wymienić na zimę, bo o ile motocykl sam normalnie jeszcze chodzi i nie ma z tym najmniejszych problemów, to jeżeli się włącza dodatkowy odbiornik prądu, taki jak Oxford Manetki, to szlak trafia za każdym razem, kiedy obroty spadają, się włącza batery saving mode i potem człowiek jedzie, w łapie jest lodowoty i sobie myśli, kurczę, czemu jest tak zimno w ręce? Aha, znowu się wyłączyło ogrzewanie manetek. No więc przypuszczam, że gdzieś niedługo będzie jakiś filmik o tym, jak wymieniam akumulator, no bo jazda w zimie bez włączonych manetek, działających manetek jest dosyć upierdliwa. A co do kasku, to będę musiał jakoś przeżyć, bo na razie nie mam kasy na ten nowy kask. Inne wydatki się pojawiły, ale w końcu też film o kasku będzie. Na razie na pewno się przedłużka płotnika przy tej pogodzie się sprawdza. Co tam ktoś rzucił mi pod komentarzem, że takiego starego gruchota warto by sprzedać. Dalej mu to chodzi, bez najmniejszego problemu odpala. Grzeje się do prawidłowej temperatury i zasuwa aż miło. No jak na prawie 20-letnie moto, to bym powiedział, że sukces. A teraz sorry, ale jeszcze mam kilka minut, zanim muszę wrócić do chaty. A korzystając z tego, że jest kompletnie pusty parking, warto wrzucić kilka ósemek, tak żeby nie zardzewieć. Nara, szerokości i żeby było tyle powrotów do domu, co wyjazdów. Hej! Mogę się cofnąć bez zapuszczania, bez problemu. Jak tak? Tak? Prosić, bo ona dopiero zasnęła. Dobra, ten... dobra, cofnę się bez zapuszczania motora. Dobra, się obudziła. Okej.
Proszę? Przytrzymałby pan jeszcze te drzwi? Oczywiście. Proszę bardzo. Dziękuję. Miłego dnia. Motocyklista zawsze prontem do klienta. Jeden plus tego, że dalej nie ma minusa. Kretyńskie stwierdzenia. Dalej można jechać w lepkich rękawicach. Co bardzo lubię. Wieczorek na urodziny mamy.